Siema internety. Jak widzicie, koła oprócz pozrobione, burta jeszcze trzeba ją zdjąć i wyprostować. Tak się zrobiło takie jajko. Ale to nic, wszystko zrobimy. Ona już była już skrzywiona, więc ja na razie się ją podprostuję pod spawa i tak będzie. Wrażliwa to przeważnie na balotę wozi, a nie ziarno. Mało kiedy, ale też się zdarza. Tu już troszeczkę czyścimy pod zbiory nowe. Szalki, jem sobie cukiereczki, jem mlaskam. I idziemy do Kumbaja. Jak widzicie, chłodnica wyciągnięta. Przygotowane nasadki. O kurczę, jeszcze muszę zejść po klucz. Chłodnica jest. On jest strasznie ukurzony. No bo cóż się dziwić. Stoi w stodole. Cały rok. Używany. Wiadomo, tylko raz w sezonie, tylko do zboża. Nie mamy rzepaków ani kukurydzy. Dlatego większość czasu tu spędza. Ważne, że nie pod chmurką. No i cóż, wiele powie, no trzeba było wyjechać, umyć i dopiero stawić. Ostatnio nie było na to czasu przez te sianokosy, przez te deszcze, więc nie robiłem tego. Zresztą musiałem od zetora akumulatory wyjąć, a też był potrzebny do ugniatania, no zetor jest rozebrany. I tak. Dlaczego jeszcze nie składam zetora? No bo czekam na mechanika. Po drugiej części sobie zamówię wszystkie razem, chyba z internetu, ze sklepu. I korzystając jeszcze właśnie z chwili czasu, a nie trzeba chyba świecić na razie, tutaj wszystko widać jest. Silniczek też ukurzony, to wszystko pójdzie pod czyszczenie, ale to dopiero jak założę pompę. A dlaczego zakładam pompę? Czy na razie wykręcam, no nie? Jutro mówią znowu o deszczach. Codziennie. Więc źle by było rozbierać to na polu albo potem się tapać w tym wszystkim. Dzisiaj mamy 15. Dla niewtajemniczonych, wtajemniczonych w to wszystko. Sprawy żniwowe. 15 lipiec. A kurde, co ty? O, naszu. No i cóż. Będę odkręcał ten wentylator. Dawno nie było odkręcone, bo nawet nasadka nie chce zejść, same problemy. O. Wykręciłem chłodnicę, bo tak jest najlepiej, no. Póki nie ma jeszcze okresu żniwnego, no u nas tutaj dopiero zaczęli wczoraj, jak mówiłem na przednim vlogu, dopiero zaczęli mucić jęczmienią zimy i to jeszcze nie za bardzo. Ci co mieli czysty, no to jako tako pomucili, ci co mieli z przerostami, mietły i innych rzeczy, to niestety to idzie bardzo opornie. No cóż, taki rok jest. Na ciężkich glebach nawet tej mietły nie ma, ale na letkich, kurcze, drugi raz powychodziła i narobiło się troszeczkę problemów. No i to dłużej zejdzie takie coś kosić, jeszcze jak mówią o tych, mówię o tych deszczach, także nieprędko to wszystko będzie zebrane. Jeśli będą całe takie żniwa, no to ten zbiór będzie trwał i trwał do września. Trzymam kamerę w ręce, bo lepiej mi jest
bo widzę przynajmniej na ekranie, że dobrze mam skierowaną, bo tak to niestety czasami nagrywam to, co nie trzeba, bo troszeczkę jest gdzieś idzie indziej ta kamera, więc lepiej, żeby tu było wszystko widać, żebyście widzieli, co robię. Ja oczywiście nie myję kombajnu po żniwach, raczej tylko troszeczkę tam brat przed wyjazdem. No i silnik trzeba przedmuchać z tego kurzu, to jest wiadoma sprawa. Bo żeby wymieć kombaj, to trzeba potem go postawić na pięknej pogodzie, niech to obeschnie, obwieje, żeby nie zaczęło przerastać gdzieś zbożem czy czymkolwiek. No kurczę, to nie jest takie wszystko super. Kombaj to nie ciągnik. Może ktoś z was powie, że to jest za późne szykowanie kombajnu. No u nas no jeszcze żniwa będą gdzieś może za 2 tygodnie. Co jest? Czego to nie chce zejść? Musi. Farba chyba trzyma, bo ten silnik jest kupiony przez poprzedniego właściciela jako silnik po remoncie przez firmę. No i miałem nawet na to nawet papiery, gdzieś w domu leżą. O, ile dziadostwa. No, kołyszę się. Widzicie to na kamerze, co się dzieje. Ewidentnie prosi się o wymianę. Nie ma co. Witajcie panowie. Chwilka przerwy, bo musiałem tutaj obczajówę zrobić, ale coś tu poodkręcam. Bo nie wiem, czy to się dokupuje całe, czy to samo to. Nie wiem, no bo nigdy nie kupowałem pompy. Nawet w starym bizonie tego nie robiłem, więc no musicie mnie zrozumieć. Idziemy śrubokrętem. O. Tak, i przypierdzielone. Ja myślę, że to się pewnie całość kupuje z tym, ale nie jestem tego do końca pewien. Albo tylko samo to. Jak widzicie. A to. Aha. Tam to wchodzi i to się razem ściska. Wiem, że to tu chodzi. Tu akurat wiem. Ale z tego, co mi się zdaje, pewnie tylko to jest to samą pompą.
To była jakaś kanamitka. Ja już sam nie wiem, gdzie tu się coś maruje. Czy to przez to? Tutaj. Tutaj wciskając, to tutaj smar był. Czy tam jest? Nie, tam może jakiś odpowietrznik jest. Już sam nie wiem. A co tam to było? 60, no to wiem jak jest. Albo jest kanamitka, albo jej nie ma. No. Bo mam i tak, w jednym ciągniku mam pompę, co jest kanamitka, a w drugim mam, co właśnie jej nie ma. Zaraz tu podgrzebiemy. Zobaczymy, co to jest. Ale to raczej nie jest wyjście. Nie. Coś innego. Być może jakiś odpowietrznik, albo coś w tym rodzaju. No cóż. Robić nie ma sensu, to trzeba kupić. Widzicie, co tu się dzieje, jakie wżery. O. To trzeba po prostu kupić całą pompę i założyć nową i tyle. Silikonu szczelka. Także to wiem na pewno. Od razu pewnie filtr powietrza zajrzeć. Oleje. Słońce razi, słońce przypiera, będzie deszczowa sytuacja. Jak to w Małopolsce. Tragedii nie ma, bo on jest czyszczony. Ale zawsze trzeba. Czy spadł mi śrubka? Zawsze trzeba nowy filterek. Tutaj się tego kurzu zawsze dużo osadza. O, coś go jest, ale to jak mówię. O kurczę, no. Człowiek chciał dobrze, a wyszło. No nie, tego się nie założy teraz. Chciałem dobrze, wyszło jak zawsze. Dobra, trzeba to przykryć tylko. Coś tą lewą ręką, to człowiek nic nie umie. O. Dobrze. Wites. Czy zobaczymy spód? O ile się w ogóle. O nie, odkręci się. Pompę wody odkręcić to jest nic. Najgorzej było się tu dostać przez to wszystko. Ale od razu wyczyszczę trochę chłodnicę. Chłodnica jest. No była nowiutka niedawno temu, więc tak dużo jej nie trzeba tam wyczyścić, bo nawet sprzęt się nie grzał. A tutaj nawet nie jest źle. A jak te kanały? Kanały też są dobrze. To się tu wysypie, oczyści to wszystko. Hydrauliki pewnie trzeba będzie dokupić, no i olej wymienić. Turdusik nowy. I cóż więcej, no. Tu jest wszystko ok, akumulatory ładowanie było. Pasek jest w miarę dobry, bo był nowy jakiś czas temu.
Nie rozumiem, dlaczego to jest takie drogie. Trzy stówki? Ponad? W niektórych sklepach 500? Ale czy to za to tylko, czy za całość już? Jestem ciekaw, żeby to rozebrać. No ale nie chcę zakładać to, bo to jest, o to chodzi. O ten żer, to nie będę się bawił z gównem. Zresztą kto się bawi w takich sytuacjach? Kto robi pompę wodną? Mało kto, chyba że ta pompa kosztuje kilka tysięcy. No to wtedy to tak. Zbieramy klamoctwa. Jedyną rzeczą, jaką jest plus w tych maszynach moich, Vator, kombajn, ten Bizonik, Superek, to jest to, że części można dostać praktycznie w każdej miejscowości, gdzie jest sklep rolniczy. I... O kurczę, mi się popierdziel. I kupimy to bez żadnego problemu, mniejszego, większego. A już, jeśli myśląc o zachodnich sprzętach, no to niestety to trzeba się opierać głównie o serwis albo o sklepy, co sprowadzają części do maszyn zachodnich. Cześć. Także jest plus, właśnie taki plus jest tych sprzętów właśnie polsko-polskich, że wszystko dostaniemy i sami mniej więcej zrobimy. A na zachodnich, no to wiecie jak jest. Czasami sam myślę, o kurczę, przydałby mi się lepszy kombaj. A potem jak widzę filmiki, ile to kosztowało, to te żniwa to lepiej byłoby nająć kombajn niż kupować i remontować. Tak samo jest z ciągnikiem, no kupić ciągnik za 100 i wrypać 50 to nie sztuka. Kupić ciągnik za 50 polski i pieprzyć 20, no to się opłaca i wtedy można robić. No i przeważnie to z mechanikiem lub coś samemu przyjść tu radzi chodzi, a tak to jest problem. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Bestia. No nic, trzeba będzie, co rozbierę, zobaczę jak tam jest w ogóle. A tak to no, co będzie trzeba, aha, muszę zaraz ogórki spryskać, więc klapka na kamerkę i do następnego, albo jeszcze coś dogramy, zobaczą. Także na razie się trzymajcie.